Pielgrzymka to dla mnie okazja do radosnego doświadczania, spotkania z Bogiem podczas codziennej Eucharystii, śpiewu i modlitwy. A my też jako grupa muzyczna idziemy na pielgrzymkę, żeby naszą muzyką osławić Pana Świata i Jego Matkę Maryję. Pielgrzymka to nie tylko spotkanie z Bogiem, to także spotkanie z samym sobą. To na pielgrzymce poznaję, kim naprawdę jestem, jaka jestem, kiedy jest mi ciężko, kiedy doskwiera mi ból. By móc opisać, czym jest pielgrzymka, na spokojnie potrzebowałbym kilku godzin. Dla mnie jest to przede wszystkim czas duchowego spokoju i pojednania. I chociaż na trasie pojawiają się zmęczenie, ból i zwątpienie, to bezdyskusyjną tego rekompensatą są niepowtarzalna nigdzie indziej atmosfera, cudowne duchowe doświadczenia, chwile wspólnej modlitwy, bardzo często śpiewem, i ta świadomość celu naszej wędrówki, a także nieograniczona niczym euforia z ponownego spotkania z Panią Jasnogórską. Pielgrzymka dla mnie. Pielgrzymka dla mnie to jest taki czas stop. Takie zostawienie całego tego pędu życia gdzieś tam z boku i oddanie tych dni, tego czasu tak typowo na chwałę Pana Boga. Jeśli zastanawiasz się, czy wyruszyć na szlak pierwszej pielgrzymki, to nie wahaj się. Jestem pewna, że poznasz tam wiele wartościowych osób, wzbogacisz się o nowe doświadczenia, poznasz samego siebie i urozmaicisz swoją relację z Panem Bogiem. Jeżeli uważasz, że jesteś zbyt daleko Kościoła, i tak się nie wahaj, to nie jest tylko dla osób, które czynnie uczestniczą w różnych grupach kościelnych, przyparafialnych, ale dla wszystkich. Pójdź, naprawdę warto.